Szanowni Państwo, ja zostałem poproszony o odczytanie jednego materiału, ale najpierw jednak mała prośba. Bardzo bym prosił do polską policję, żeby nie zaczepiała demonstrantów tylko dlatego, że sobie tam goście z Ukrainy przybyli. Jesteście polską policją, my płacimy na was podatki, to nam powinniście służyć. Tu jest Polska, nie Ukropol! Tu jest Polska, nie Ukropol! Tu jest Polska! Tu jest Polska! Tu jest Polska! Dziękuję, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo! Nie Ukropol! Tu jest Polska! 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 Nie Ukropol! Szanowni Państwo, rząd, tak zwany rząd polski tego nie zrobi, ale my Polacy liczymy. Liczymy wszystko to, co nas kosztuje. Ta wojna, chociaż nie jest naszą wojną, nikt nas o zdanie nie pyta, ale to liczymy. Dlatego mamy ze sobą taki weksel, który wysłaliśmy też do władz ukraińskich. Ja pozwolę sobie odczytać jego treść. Weksel honorowy Warszawa, dnia 9 lipca 2023. Naród polski na pomoc ukraińskiemu państwu od dnia 24 lutego 2022 roku do dnia 9 lipca 2023 roku ze skarbu państwa oraz obywatelskiej kieszeni własnej wyłożył sumę 75 miliardów euro, słownie 75 miliardów euro. Składa się na to pomoc humanitarna, militarna, gospodarcza z budżetu państwa, ze środków własnych wyłożonych przez obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, straty narodu polskiego i utracone korzyści w związku z pomocą Ukrainie oraz angażowanie się w konflikt w energetyce, rolnictwie, transporcie, w handlu zagranicznym, w dostępie do ochrony zdrowia, w przekazaniu baz i logistyki na rzecz prowadzonej wojny przez Ukrainę, we wzmożonych nakładach na sprzęt wojskowy jako nieformalny sojusznik Ukrainy przeciwko Federacji Rosyjskiej, etc. Powyższa pomoc w większości była udzielona bez uwzględnienia woli narodu polskiego, a wręcz odwrotnie i niejednokrotnie przy stanowczym sprzeciwie. Jednakowoż wysiłek finansowy z budżetu państwa oraz osobisty na rzecz Ukrainy stał się faktem. Stąd rzeczona pomoc ma charakter darowizny, nie obligująca zwrotu sum. Jednakże oczekujemy pokwitowania przez głowę państwa wskazanej formy honorowej weksla dłużnego. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, Pałac Maryjski w Kijowie, chociaż ja nie wiem, czy on tam rzeczywiście przebywa, ale tam rzeczywiście powinien się to wysłać. Zaraz, kochani, zaraz ja podejdę.